Wysłałem kilka zapytań do kilku ASO o koszty i jaki olej do mojego auta. Podawałem VIN za każdym razem i tak na 4 zapytania 3 ASO potwierdziły olej 0W30 do mojego auta, 1 ASO, że 0W20. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Volkswagen Touran 3, rok produkcji 2018, rok modelowy 2019, silnik 1.5 TSI Evo Highline, 150 koni, przebieg samochodu 96 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie prezentacja dużej ilości informacji od właściciela pojazdu, który korespondował z wieloma ASO na temat optymalnego oleju do swojego samochodu. Inicjatorem eksperymentu jest Łukasz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Łukasz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Tutaj warto podkreślić, że wraz z olejem przepracowanym podpięło się jakieś zanieczyszczenie. W tej sprawie Łukasz napisał tak: niestety nie wiem, co to może być. Mechanik nic nie mówił podczas spuszczania oleju, żeby zauważył cokolwiek. Może gdzieś kawałek taśmy klejącej mi się zawieruszył pod nakrętkę, jak przyklejałem naklejki. Bo szczerze miałem wszystko razem na blacie, słoiczki, karton, folię, szykowałem na szybkość i mam nadzieję, że to nie wpłynie na próbkę. Do silnika zalany został olej Liquimoly Top Tech 4210 w klasie lepkościowej 0W30. Klasy jakości oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie było robionego żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 10213 km, 95% eksploatacji to miasto, 5% trasa. Dominują odcinki nieprzekraczające 10 km, olej eksploatowany przez 9 miesięcy, konieczna była dolewka 300 ml, brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji Łukasz napisał tak: wyświetlam teraz oryginalny dokument otrzymany od Łukasza. W skrócie mamy tutaj następujące informacje: samochód zakupiony w ASO, drugi właściciel, pełna historia ASO, info na temat wymiany oleju zawarte szczegółowo, historia wymiany oleju realizowana przez Łukasza. Jest też dział ciekawostek. Wysłałem kilka zapytań do kilku ASO o koszty i jaki olej do mojego auta. Podawałem VIN za każdym razem i tak na 4 zapytania 3 ASO potwierdziły olej 0W30 do mojego auta, 1 ASO, że 0W20. Na stronie też jakoś nie ma jednoznacznej informacji. Co ciekawe, jeszcze dostałem informację, że w historii wymian widniał olej 5W30. Podejrzewam, że pierwsze zalanie to był właśnie olej 5W30. Ja zostałem jednak przy 0W30. Lato powyżej 30 stopni. Na dworze olej rozgrzewa mi się do 109 stopni Celsjusza, taki poziom najwięcej zanotowałem. 0W20 nie przekonuje mnie jednak, chociaż zdaję sobie sprawę, że też wytrzyma. Na stronie internetowej olejsilnikowy.volkswagen.pl po numerze VIN wyskakują oleje, jakie są dedykowane do auta. W moim przypadku wiodący 0W20, ale również 0W30. Znalazłem również jakiś wpis, że w zależności od częstotliwości wymiany, long life dla 0W20, 12 miesięcy lub 15 tysięcy km dla 0W30, ale to było w jakiejś dyskusji na forum. W książce serwisowej na zdjęciach napisane jest, że można stosować i ten w zależności od terminów serwisowych, stałych czy zmiennych. Niby wszystko w ASO, niby wszystko wiadomo, a i tak nie wszystkiego można być pewnym. Zdecydowałem się na eksperyment z ciekawości, ponieważ jestem mechanikiem okrętowym i temat silników i olejów jest mi bliski. Ciekawi mnie, jaka będzie kondycja oleju, a także po części kondycja silnika. W przyszłości, czy dodatek do oleju przy przebiegu pojazdu około 100 tysięcy km będzie jakoś wpływał na żywotność auta i na olej i jego właściwości i degradację także. To z chęcią sprawdzę w następnych próbkach. Dlatego postanowiłem, że pierwszy olej zalany był Liquimoly bez dodatku, drugi olej zalany obecnie z dodatkiem.
Ostatnia ciekawostka, jaką bym chciał sprawdzić, to czy jednak lepszy z Niemiec, jak mówią. Co ciekawe, na bańkach mam ten sam numer kodu kreskowego, 410 początek kodu, oznacza, że produkt jest z Niemiec. Tak więc wydaje się, że Liqui Moly produkowany jest czy rozlewany w Niemczech. W następnych próbkach i tak wyślę do porównania ten niemiecki olej czysty i z dodatkiem, który planuję zastosować. Liqui Moly Motor Protec, rozmieszany zgodnie z instrukcją 5 litrów oleju na pół litra Motor Protec. Odnośnie jeszcze tych baniek Liqui Moly, fizycznie bańki wyglądają tak samo i mają ten sam kod kreskowy. Jedyna różnica, jaką znalazłem, jest to, że na bańce z Niemiec na kapslu jest kod QR, który przekierował na stronę internetową. Mogłem sprawdzić, kiedy olej został wyprodukowany. Kilka tych zaprezentowanych przemyśleń Łukasz zweryfikował po czasie i dosłał lekki update. Porównanie olejów nie z punktu widzenia lepszości, tylko z punktu widzenia różnic w innych seriach produkcyjnych. Kolejny kierunek badań to porównanie olejów 0W30 z 0W20 oraz eksperymentowanie z molibdenem organicznym. Tymczasem przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 60,0 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,9 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 199. Porównujemy te wyniki z deklaracją producenta, otrzymujemy wręcz idealne pokrycie, pięknie to wygląda. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 67,0 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 12,3 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 185. I teraz jakie wnioski? Po pierwsze, niecodzienna sytuacja, bo lepkość w niższej temperaturze wzrosła, z reguły obserwujemy spadek lepkości. Druga sprawa, zmiana powyżej 10%, czyli stan ostrzegawczy. Temat dotyczy zmiany w niższej temperaturze, ponieważ w 100 stopniach zmiana jest w przedziale akceptowalnym, wynosi około 4% na plusie. W ramach ciekawostek możemy przywołać wszystkie przypadki, w których pojawiły się zmiany lepkości na plusie powyżej 5% z dotychczas prowadzonych eksperymentów. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik w teście bibułowym z kategorii bez większych zastrzeżeń. Ogólna kondycja oleju to środek skali, zanieczyszczeń stałych trochę jest, tutaj nota niższa niż za ogólną jakość oleju. Dodatkowo niepokoją te poszarpania na strefie dyfuzyjnej. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. I tutaj otrzymujemy potencjalne wytłumaczenie wzrostu lepkości. Obserwujemy bardzo wysokie poziomy nitrooksydacji oraz sulfonowania. Przypominam, że na kanale w sekcji merytorycznie o olejach jest cały odcinek o podczerwieni oraz poszczególnych parametrach. Zachęcam do obejrzenia, żeby poznać trochę więcej szczegółów na temat potencjalnych źródeł tych zmian. Jakość końcowa tego oleju wyrażona syntetycznym miernikiem to 80%, czyli idealny moment na wymianę. Przypominam, że wartości poniżej 80% to sygnał, że wymiana została wykonana zbyt późno. Podsumowując, eksperyment, z którego wynika, że wymiana oleju jest wykonana we właściwym momencie,
Gdyby udało się ustalić źródła tak wysokich zmian nitrooksydacji oraz sulfonowania, to z pewnością silnik na tym skorzysta. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!